Michał, zgodnie z planem, przynajmniej tak wszyscy podkreślacie, forma idzie w górę. Wystartowaliście z takiego, powiedzmy, trochę średniejszego pułapu, ale już kolejne mecze coraz lepiej. Na Celtic już będzie idealnie? Miejmy nadzieję, że nie będzie jeszcze idealnie, bo te najważniejsze może mecze jeszcze przed nami, ale fajnie jakbyśmy tutaj zagrali dobrą piłkę i mieli dobry wynik przed meczem wyjazdowym. Myślicie, już żyjecie tym meczem w szatni, no bo to już tylko 3 dni i jak na razie, no to chyba najważniejszy mecz dla Was będzie w tym, no na razie w tym roku. No tak, na razie w tym roku to będzie najważniejszy mecz i tutaj wszyscy są skoncentrowani. Myślę, że tutaj świetną pracę wykonaliśmy w Krakowie, gdzie wygraliśmy mecz, czyli zrobiliśmy to co powinniśmy i tutaj musimy już skoncentrować się na meczu w środę. Chłopaki dostali dzień wolnego, żeby te głowy trochę jeszcze odpoczęły, ale już jutro myślę poznamy jak gra zespół z Glasgow i trening będzie poświęcony pewnie taktyce. No właśnie, bo w mediach i tam, nie wiem, eksperci gdzieś w telewizji podkreślałem, że to już nie jest ten Celtic, no ale jednocześnie no, ten Celtic 2 lata temu potrafił ograć Barcelonę, no to chyba nie jest taki słaby. 2 lata temu, tak? No to 2 lata temu było, no tutaj u nas też 2 lata temu była zupełnie inna drużyna niż teraz, więc nie ma co porównywać, jeszcze sezon się w Szkocji nie zaczął, więc przez pewnie mecze sparingowe będziemy omawiać tego rywala. Grają tam w większości zawodnicy z ligi narodowości właśnie ze Szkocji, więc to jest na pewno inny zespół niż wcześniej, który walczył i zdobył fajne wyniki w Lidze Mistrzów. No ale zobaczymy. Myślę, że tutaj nie stoimy na straconej pozycji, bo mamy naprawdę fajny zespół, bardzo dobrych indywidualnie zawodników. Uważam, że większość by sobie poradziła tutaj, jakby grała w Celticu, więc nie musimy się niczym mówić. Myślę, że tutaj szanse 50-50 są. No właśnie, czyli ten mecz na razie będzie najważniejszy. Łukasz Załuszka też stwierdził, że na razie to jest dla nich mecz sezonu, no bo w lidze to robią co chcą. To jakbyś chciał zaprosić kibiców na ten mecz, to co byś im powiedział? To, że tu nie trzeba zapraszać, bo cała Polska już liczy na Ligę Mistrzów, żeby polska drużyna była w tych europejskich pucharach, więc tutaj nikogo nie trzeba zapraszać, myślę. Fani będą na stadionie, będą nam dopingować i my naprawdę chcemy się odwdzięczyć, jeżeli będzie na pewno fantastyczny doping, fantastyczną grą chcemy się odwdzięczyć i myślę wygrać to spotkanie. Super, dziękuję Ci bardzo.